Zaczynamy DNA Rynków, czyli program o tym, co istotne dla giełd, gospodarek i dla Twoich pieniędzy. W ciągu kilkunastu najbliższych minut dowiesz się, co wydarzyło się na rynkach w ostatnim tygodniu i gdzie można było zarobić, a także dowiesz się, co się wydarzy w tym tygodniu, który dokładnie dzisiaj się zaczyna i co trzeba absolutnie wiedzieć, aby nie stracić o tym wszystkim w tym programie. Ja nazywam się Paweł Cymcyk i zapraszam serdecznie na DNA, a DNA to oczywiście dane tygodnia, to najważniejsze wydarzenia i aktywni widzowie, którzy mogą zadawać pytania. Pytania, które zadawaliście w trakcie trwania. Tygodnia oraz pytania, które zadacie w trakcie trwania programu, bezpośrednio w tym programie, już w drugiej części, ale to za chwilę, bo na razie ten odcinek DNA Rynków to najlepszy. Z najlepszych. Dużo się dzieje w ostatnich 12 dniach tego, tego nowego roku 2015, bo mamy ropę spadającą o 10%, mamy bardzo dobre dane ze Stanów, no i mamy najlepszego z najlepszych. O kogo chodzi? Dokładnie o ministra finansów. O ministra szczurka, który wypełnia swoją mission impossible, a więc konkretnie dostaje nagrodę od miesięcznika The Banker jako najlepszy minister finansów w Europie. Kto dokładnie minister szczurek? Czyli Dokładnie ten pan tu z tego obrazka. I za co dostaje nagrodę? Za mniejszy deficyt sektora finansów publicznych. Co jest naprawdę sok sukcesem, biorąc pod uwagę fakt, że mamy stosunkowo niewielką polityczną wolę do zmian w finansach publicznych. Innymi słowy, polskie finanse bardziej zdrowe, a minister finansów, dokładnie minister Szczurek jest najlepszym z najlepszych. To było w ostatnim tygodniu. Ta nagroda została przyznana w ostatnim tygodniu po zaledwie roku urzędowania ministra Szczurka. No ale to nie jedyna informacja, która była w zeszłym tygodniu bardzo ważna. Również bardzo ważne w zeszłym tygodniu były dane makroekonomiczne ze Stanów, konkretnie nowych pracowników w Stanach Zjednoczonych. A tych nowych pracowników dokładnie na tym wykresie mogą państwo zobaczyć ile przybywa. Każdego miesiąca w 2013 i 2014 roku widać, że przybywało ich sporo. Czerwona linia to średnia z ostatnich 12 miesięcy i ostatnio przybyło 252 tysiące nowych zatrudnionych. Bardzo, bardzo dużo, można powiedzieć, zgodnie ze średnią, a ostatnie 12 miesięcy. To bardzo dużo nowych pracowników w Stanach Zjednoczonych, a to dobrze, bo im więcej pracowników w Stanach, tym więcej konsumentów, więc nowi pracodawcy i pracownicy w Stanach solidnie podnoszą koniunkturę i zatem indeksy amerykańskie również na rekordach. Sporo się działo w amerykańskiej gospodarce, ale nie tylko bezrobotni i ci pracujący zaprzątali głowy inwestorów. Również indeksy ISM ze Stanów Zjednoczonych właśnie w ciągu ostatnich 12 dni, czyli od początku nowego roku też sporo się zmieniły i mają znaczenie dla giełd gospodarek i dla Twoich inwestycji. O co chodzi? Usługi w Stanach na pomarańczowo, produkcja w Stanach Zjednoczonych na niebiesko i dwa Indeksy, które mówią, jak dobrze jest w amerykańskiej gospodarce. Wszyscy, którzy regularnie oglądają DNA rynku, wiedzą, że gdy te informacje są powyżej 50 punktów, to znaczy, że gospodarka Stanów Zjednoczonych się rozwija. I na razie dobra informacja jest taka, że jest w tych indeksach spora, spory bufor, sporo miejsca do spadku, do granicy 50 punktów, która jest dokładnie tutaj, ale łyżka dziegciu w tej beczce miodu, że jest tak dobrze, to to, co mogą Państwo zobaczyć tutaj, to dokładnie spadek no, z 58-59 punktów na 55, czyli innymi słowy, trochę ostatnio amerykański optymizm Spokorniał. To może i dobrze, bo gdybyśmy byli ciągle na tych hura optymistycznych poziomach, to zaczynałoby się robić niebezpiecznie. Na razie perspektywy dla amerykańskiej gospodarki dobre, choć nie tak dobre, jak jeszcze były na przykład dwa miesiące temu, czyli w 2014 roku. I jak na to wszystko zareagowały rynki, jeżeli chodzi o giełdy i najciekawsze aktywa z ostatnich 12 dni, czyli od początku roku, to warszawska giełda Wig 20 urósł o zaledwie 1%. No ale trend y, taki średnioterminowy, czyli 6-miesięczny niestety na razie trochę spadkowy, czyli w dół. E, amerykańska giełda przez ostatnie 12 dni no, trochę słabi, ale to ciągle bardzo blisko rekordów. Euro złoty na szczęście trochę niżej, czyli złotówka trochę mocniejsza. Oci tak trend średnioterminowy raczej w górę. No a na samym końcu najciekawsze aktywo ubiegłego tygodnia, wybrane specjalnie przeze mnie dla Państwa, to znów ropa naftowa, która znów w 12 dni spada o 10%, a w 12 miesięcy aż o 50%. No więc solidny trend spadkowy i solidna. Przecena na ropie. Tak zareagowały rynki, a gdybyś chciał wiedzieć, jak zareagują giełdy gospodarki albo jak zareagują Twoje inwestycje, zawsze możesz o to zapytać. Zapytać w trakcie trwania tego programu w formularzu pod wideo oraz. W trakcie oglądania programów DNA rynków e, nagrania w ciągu tygodnia, pytanie możesz zadać na dNarynków.com. Na pytania tam zadane odpowiedzi udzielamy w ciągu tygodnia oraz w kolejnym odcinku DNA rynków, więc warto pytać. Pytać o wszystko, co się dzieje na giełdach, gospodarkach i w Twoich inwestycjach. A teraz możemy przejść do części programu, gdy mówimy o tym, co się będzie działo w tym tygodniu, czyli w ciągu najbliższych pięciu dni. I w tym odcinku najlepszy. Z najlepszych w DNA rynków. Zacznijmy oczywiście od poniedziałku. W poniedziałek za dużo się nie wydarzy, bo w poniedziałek brakuje ważnych danych makroekonomicznych, czyli śmiało przechodzimy do kolejnego dnia. I we wtorek już trochę bardziej ciekawi. We wtorek przede wszystkim chiński handel, czyli dokładnie to, ile Chińczycy wyeksportowali i ile zaimportowali. Ostatnio ten handel był rekordowo wysoki, a teraz ma być odrobinkę niższy. 50 miliardów dolarów w ciągu ostatniego miesiąca, czyli w grudniu, miał wynieść chiński handel. Co ważne, import. Akurat do chińskiej gospodarki miał spaść, to nic dziwnego, bo Chiny importują sporo ropy, więc w związku z tym ten, ta skala importu może być mniejsza, ale co ważne, eksport ma silnie urosnąć o kolejne 7%. Jak to wygląda na wykresach? Bo taki układ akurat dla chińskiej gospodarki byłby bardzo dobry. Jak to wygląda na wykresie? Ano dokładnie tak. Tutaj mają Państwo chiński bilans handlowy, czyli dokładnie informacje. O ile więcej Chiny eksportują niż e, importują w ujęciu miesięcznym i o ilu miliardach dolarów mowa? Ostatnio, ten właśnie rekordowy miesiąc poprzedni, to 55 miliardów dolarów nadwyżki handlowej, czyli chiński handel absolutnie kwitnie. Choć e, proszę się nie obawiać na te spadki, to jest chiński nowy rok. W tym roku też będziemy mieli taki spadek, też będzie w lutym, bo też w lutym wypadnie nowy chiński rok i wtedy będzie solidny spadek, ale widać, że przy tak dobrych wska wskaźnikach, jak to ma miejsce obecnie, nie powinien ten spadek jakoś mocno w inwestorów uderzyć. Tyle we wtorek. A w środę, w środę już na etapetę musimy wziąć polskie dane gospodarcze, bo mamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej o stopach procentowych, która najprawdopodobniej stóp nie zmieni na 99%. Tych stóp nie zmieni i stopy zostaną na poziomie 2%, a oprócz tego produkcja w strefie euro, czyli ile faktycznie Europa produkuje i tu niestety można powiedzieć, Europejska gospodarka wciąż nie ma się dobrze i wciąż produkcja spada. Jeżeli produkcja spada, to po prostu mówiąc jasno i klarownie jest źle. Na razie w Europie produkcja niestety ma się słabo. Na szczęście sprzedaż detaliczna w Stanach Zjednoczonych to kolejna informacja w środę, która z kolei powinna inwestorom pomóc. No bo jeżeli widzimy, że amerykańscy konsumenci pracują i wydają coraz więcej, to i sprzedaż rośnie. I ta sprzedaż, która powinna rosnąć o przynajmniej 5% solidnie może dalej podnosić. Indeksy popyt i konsumpcja w Stanach. Bardzo ważny element całej gospodarczej układanki na ten dokładnie tydzień, a konkretnie również na środę. Co w kolejnym dniu? W kolejnym dniu, czyli w czwartek, inflacja w Polsce. Jedyna informacja, która w czwartek będzie miała znaczenie i uwaga, to nie nawet inflacja, to solidna deflacja. Spadek cen w Polsce ma wynieść prawie 1%. No i to nie jest przypadek, bo ci z Państwa, którzy oglądają regularnie DNA rynku, widzieli już ten wykres wielokrotnie. To wykres inflacji w Polsce, a w zasadzie wykres od paru ładnych miesięcy deflacji czyli dokładnie tu od lipca 2014 roku ceny w Polsce są poniżej zera, poniżej zera w dynamice wzrostu. No i teraz również ta dynamika przez spadające paliwa ma szansę się powiększyć, a więc będzie jeszcze przez chwilę niżej. Wydawało się, że co jak co, ale deflacja w Polsce w 2015 roku nie zagości. O tym mówiliśmy w odcinkach na początku 2014 roku, a tymczasem spadki cen paliw solidnie dołują ceny i te ceny w końcu, proszę się nie obawiać, w końcu zaczną rosnąć, ale do tego jeszcze potrzeba przynajmniej paru miesięcy. Do do końca pierwszego kwartału, może nawet drugiego kwartału w Polsce deflacja przez spadki cen paliw będzie obowiązująca, a więc na razie ceny nisko, codziennie można powiedzieć niskie ceny. I ostatni dzień tego tygodnia, czyli dokładnie piątek. W piątek jedna informacja, która również będzie miała znaczenie dla rynków, konkretnie produkcja w Stanach. Ile? W amerykańskiej gospodarce się produkuje. No i Państwo już widzą tutaj 5,2% na plusie, czyli nie trzeba specjalnie długo się zastanawiać, żeby powiedzieć, że to jest dobra informacja dla rynków, bo wszystko z amerykańską produkcją związane ostatnio ma bardzo duże znaczenie właśnie dla inwestorów. No i ostatnio ta produkcja w jednym trendzie, tylko i wyłącznie wzrostowym a wzrost o 5% naprawdę byłby solidny i wygodny dla rynków, dla inwestorów, no i oczywiście e, dla giełdy amerykańskiej, która mogłaby spokojnie kreślić nowe szczyty. Dobre dane to wzrosty w amerykańskiej gospodarce. Co w związku z tym e, trzeba wiedzieć na ten tydzień, jak się zachowają rynki, e, żeby wiedzieć jak się zachowają rynki, jak wygląda sprzedaż w Stanach, czyli co z sytuacją konsumenta w Stanach, jak wygląda chiński eksport, czyli czy Chińczycy dalej radzą sobie tak dobrze i co z Pol Moscow. inflacją. No a w praktyce oczywiście wiemy, że chodzi o deflację, bo jeszcze przynajmniej przez 6 miesięcy w Polsce deflacja będzie królować. I jeszcze w tym odcinku DNA Rynków, jedna informacja, jak w związku z tym inwestować na 2015 rok. Zaczniemy znowu portfel DNA Rynków i zobaczymy, czy uda nam się zarobić. Portfel dość konserwatywny, dość spokojny, ale pokazujący, gdzie można szukać zysków. I taka pierwsza propozycja do portfela DNA Rynków to fundusz gotówkowy, który w dużej mierze będzie będzie na razie chronił nasze oszczędności, bo inwestujemy łyżeczką, a nie chochlą. A rynki, które mogą być interesujące, to część rynków rozwiniętych, czyli Stany Zjednoczone i Japonia, oraz część, można powiedzieć, rynków wschodzących, a więc Polska i Turcja. Tak, sushi też wrzucimy do naszego portfela, bo jak spadają silnie ceny paliw, to właśnie Japonia, to właśnie Turcja mogą na tym korzystać. I spróbujemy na tym skorzystać w portfelu DNA Rynków, który wystartuje z taką dokładnie alokacją. Będziemy inwestowali w indeksy giełdowe, aby wiedzieć, czy rzeczywiście zarabiamy, czy tracimy. Mamy część ryzykowną, w wysokości 40%, mamy część bezpieczną w wysokości 60%, no i mamy Japonię, Turcję, Polskę i Stany na początek. A więc wszystko z całego świata. Dywersyfikacja, i łyżeczko ani chochlą, dlatego wszystko po 10%. I jak to się będzie sprawowało, o tym oczywiście będziemy mówili w kolejnych odcinkach DNA Rynków. I na ten kolejny odcinek DNA Rynków, gdzie opowiemy o tych najważniejszych wydarzeniach i o zmianach w gospodarkach, możecie już czuć się wszyscy zaproszeni na 19 stycznia, czyli dokładnie za tydzień, dokładnie o godzinie 10. I jak zawsze w DNA Rynku, wszystko o tym, co istotne dla giełd, gospodarek i dla Twoich pieniędzy. A teraz zapraszam na drugą część programu, gdzie będą pytania od widzów i pytania, które przesłaliście. Powiedzcie na dmarynków.com. Zaczynamy drugą część programu DNA Rynków, czyli pytania od widzów, pytania, które przesłaliście w ciągu ostatniego tygodnia na stronę dnrynków.com i pytania, które najczęściej się tam pojawiały, te, które były najciekawsze i budzące najwięcej wątpliwości, teraz właśnie w tym odcinku DNA Rynków będą omówione. Ale oprócz tego możesz, oglądając ten odcinek na żywo, zadać pytanie w formularzu pod wideo i na to pytanie też zaraz będzie odpowiedź. A więc zanim przejdziemy do pytań na żywo, teraz prośba do reżyserki o podrzucenie pytań bezpośrednio zadanych na stronie DNR na rynków o co pytaliście od początku roku bo to pierwszy odcinek DNA rynków w tym roku czy zmiany z początku roku można traktować jako zapowiedź trendu na cały Rok. a więc innymi słowy, czy rzeczywiście to jak jaki początek roku, taki cały rok. Otóż specjalnie dla Państwa taki dosyć skomplikowany wykres, dużo kresek, więc prośba od reżyserki o podrzucenie tego wykresu dla widzów. I to, co widać dokładnie na tym wykresie, to zmiany warszawskiego indeksu giełdowego w poszczególnych latach. Tych lat wziąłem 10 do porównania od 2005 do 2014 i od można powiedzieć stycznia do grudnia. Jest tu pokazane, jak zmienił się wykres warszawskiej giełdy, procentowo jak się zmienił. No i co widać? I widać, że ostatnie zmiany w 2014 roku, zaznaczone na czarno, to bardzo niewielkie zmiany. Praktycznie giełda była płasko zmiany w 2013 roku. To dokładnie zmiany zaznaczone na pomarańczowo. Trochę w górę, ale niespecjalnie też dużo zmienności. Nuda na polskim rynku od dobrych dwóch lat, ale wniosek z tego wykresu jest jeden prosty. Proszę zobaczyć, że wszystkie lata zaczynały mniej więcej podobnie. Nie ma specjalnie analogii między tym, jak się rok zaczynał, a w jaki sposób rok się kończył, bo rozstrzał na koniec roku. Zdecydowanie częściej jest większy niż na początek. A więc wniosek jest prosty. Nie za bardzo można sugerować się tym, co się dzieje na początku roku. To nie jest wytyczna na to, jak się będzie rynek zachowywał przez kolejne 12 miesięcy. Co widać doskonale po na przykład takich ekstremalnych latach jak 2011 czy na przykład 2007-2006. Więc zdarzyć się może naprawdę bardzo dużo. Początek roku to raczej spokojniejszy okres. Jak widać. Widać, a druga połowa roku dużo bardziej e, ciekawa. To, skoro już wiemy, co się dzieje z warszawskim indeksem giełdowym na początku i na koniec roku, to zobaczmy, o co jeszcze pytaliście na drenarynków.com. <coughs> Czy przy miesięcznych wpłatach i horyzoncie dziesięcioletnim należy łapać trendy i robić konwersje, czy raczej trwać w ustalonej strategii? Bardzo wiele pytań było związanych z tym, że chcemy zacząć inwestować w horyzoncie 5-10-letnim i co w związku z tym robić. No Przede wszystkim myślę, że trzeba podzielić sobie ten okres na takie właśnie przynajmniej dwie pięciolatki, a więc mamy czas, kiedy rzeczywiście powinniśmy trzymać się strategii do powiedzmy 5-6 roku, kiedy zakład zaczynamy. Nasz, naszą przygodę z inwestowaniem, zaczynamy budowę naszych oszczędności, i wtedy niezależnie od tego, co się dzieje, w ogóle nas nie interesują zmiany rynkowe, tylko inwestujemy raczej ryzykownie, a więc strategia. Kupowania ryzyka. Przy czym, kiedy już nagromadzimy nasz kapitał i minie ten okres 5-6 lat, to wtedy zaczyna być już niebezpiecznie, bo mamy więcej gotówki, mamy więcej kapitału, który zaczyna pracować, i w związku z tym w kolejnym czasie już powinniśmy starać się zobaczyć, czy trend, w którym chcemy zainwestować, jest rosnący czy spadający, co się dzieje na rynkach, i wtedy mamy dużo więcej pieniędzy do ewentualnego zarobienia, ale także do Stracenia. Więc w związku z tym na ostatnie 5 lat, 4 lata, ostatnie tej inwestycji długoterminowej, zdecydowanie bardziej pod obserwacją takie oko można tu narysować, żeby patrzeć, co się dzieje dokładnie w okresie 5 do 10 lat. Wtedy nas to interesuje wcześniej, trzymamy się śmiało strategii, jak będą spadki. Proszę się absolutnie nie obawiać, nawet jeszcze lepiej, bo w związku z tym będziemy kupowali taniej, a to będzie nam dużo bardziej pomagało na kolejne 5 lat. Na te lata od 5 do 10. A więc na początku strategia, potem taktyka i trendy. No i o tym, jak inwestować, oczywiście wtedy możecie się dowiedzieć z DNA Rynków, gdzie informacje o tym, co istotne na giełdach, gospodarkach i w Twoim portfelu. I skoro już to wiemy, zobaczmy, o co jeszcze pytaliście na stronie dnarynków.com. O nieśmiertelne pytanie, w co warto zainwestować na 2015 rok? W 2015 roku, żeby służyć pomocą, właśnie spróbujemy wprowadzić portfel DNA rynków, gdzie będzie na początku duża część gotówki, bo inwestujemy łyżeczką, a nie chochlą, to przysłowie DNA rynków, a po drugie spróbujmy znaleźć zyski na tych czterech rynkach. Na rynku rozwiniętym, Stany Zjednoczone, który rzeczywiście na razie ma świetne perspektywy gospodarcze, a więc to. Sugeruje, że można znaleźć swoją część inwestycji na rynkach, można ją tam przeznaczyć. Mamy e, Bank Japonii, który rzeczywiście drukuje jeny i nie zamierza poprzestać, a więc też te takie chińskie, japońskie przepraszam, skośne oczy, można śmiało e, szukać w nich zysku. Mamy Turcję, która powinna zyskiwać właśnie na tającej ropie, która silnie spada. No i mamy Polskę, która w ostatnich dwóch latach była bardzo, bardzo nudnym rynkiem. E, stare giełdowe przysłowie mówi nie skracaj nudnego rynku i polski rynek był dość nudny. No to spróbujemy w związku z tym też na polskim rynku znaleźć część tych zysków i znaleźć część kapitału do wzrostów. A więc gdzie inwestować na 2015 rok? Na razie w portfelu DNA Rynków takie cztery regiony i oczywiście dużo, dużo gotówki, bo proszę pamiętać o tym, że inwestujemy łyżeczką, a nie chochlą. Nie wszystko naraz, żeby się nie zadławić, nie skrzywdzić swoich własnych inwestycji. To wszystko pytania, które były na e, serwisie dnarynków.com w ostatnim tygodniu. A teraz zobaczmy o co pytacie na żywo dokładnie o co pytacie w tej chwili. Piter pyta. Panie Pawle, mam pytanie na temat funduszy inwestycyjnych ING. Które pana zdaniem regiony z oferty dostępnej na IKE są najbardziej perspektywiczne na 2015 rok? O myślę, że spokojnie możemy zostać przy tym slajdzie, który dokładnie tutaj, czyli portfel DNA rynków, a więc część związana z Ameryką, część związana z Japonią i część związana z Polską doskonale rozwiązuje wątpliwości, gdzie ewentualnie można szukać inwestycji. No i do tego e, Turcja z Polską. To też fundusze, które akurat w ramach oferty. Są dostępne. Stąd prosty wniosek. Akcje środkowoeuropejskie, akcje spółek dywidendowych, no i do tego można powiedzieć dużo, dużo gotówki związanej bezpośrednio z polskim rynkiem. Wniosek wydaje się dość oczywisty: da się z e, tej inwestycji zbudować coś w ramach każdego IKE. No i śmiało też, inwestycje w ramach IKE można polecać, bo tam przynajmniej nie zapłacimy podatku belki, gdy będziemy sobie zmieniali nasze inwestycje, a część zmian na pewno w 2015 roku. Roku będzie potrzebna. Tego się uniknąć nie da, bo rynki są zmienne i rzeczywiście 2015 rok zapowiada się, że będzie się działo dużo. Tak samo zresztą jak w 2014. Zobaczmy o co jeszcze pytaliście w trakcie trwania programu. Panie Pawle, czy w Chinach jest szansa na dalsze wzrosty, biorąc pod uwagę ewentualne wyjście Grecji ze strefy euro oraz rozpoczęcie QE przez Europejski Bank Centralny, więc może Europa. Chiny zwiększają zaangażowanie w Ameryce Południowej, czy w związku z tym jest szansa na wzrosty zarówno w Chinach, jak i w Ameryce? południowej. O, myślę, że Chiny i wyjście Grecji ze strefy euro to dwa totalnie odrębne od siebie tematy. Na razie powiedziałbym w najprostszy sposób, że jeżeli chodzi o Grecję i o Chiny, to nie traktowałbym tego jako jeden worek. I jeżeli chodzi o Europę, na razie rzeczywiście perspektywa ilościowego luzowania, czyli do druku pieniądze przez Europejski Bank Centralny powinna pomagać europejskim akcjom i te europejskie akcje, jeżeli zaczną faktycznie na tym zarabiać, ale już na tym do druku, wtedy na pewno warto się będzie nimi zainteresować. Na razie Europa solidnie e, gorzej od Stanów Zjednoczonych, ale też perspektywy dla Europy na razie solidnie niższe. Więc Europę na razie zostawiłbym na uboczu, a jeżeli chodzi o chińskie inwestycje e, w samych Chinach i oprócz tego w Ameryce Południowej, to Chiny mają szansę jak najbardziej rosnąć z bardzo prostego powodu, bo to rynek, który korzysta też na spadku cen ropy, czyli koszty są niższe, a w związku z tym zyski będą wyższe i niewykluczone, że. Ostatni gigantyczny wzrost w Chinach, o których mówiliśmy w DNA Rynku w 2014 roku, o tym wzroście blisko 50% na rynku chińskim. Część z Wizów, którzy oglądali DNA Rynku właśnie w drugiej połowie 2014 roku, mogli spodziewać się i słyszeli, że będą możliwe aż tak duże wzrosty w Chinach, więc Chiny też znalazły się na naszym portfelu, naszym oku inwestycyjnym. Ale jeżeli chodzi z kolei o inwestycje w Ameryce Południowej, to proszę pamiętać, że to są bardzo długoterminowe, Nowe projekty. W Ameryce środkowej Również Chińczycy budują gigantyczny kanał, ale zanim e, dojdzie do realizacji, zanim dojdzie do uzyskania zysków dokładnie z tych inwestycji, to minie jeszcze kilka, jak nie kilkanaście lat. Zatem na razie Ameryki Południowej bym nie tykał i Ameryki Południowej pod kątem inwestycji z Chin właśnie w Ameryce Południowej też specjalnie bym e, się nad tym nie zastanawiał i nie przejmował. Zatem Ameryka Południowa na razie rejonem niespecjalnie interesującym dla nas, trochę dużo tam problemów. Wewnętrznych, zewnętrznych, no a do tego wszystkiego można powiedzieć, że są ciekawsze miejsca do inwestycji. Zatem Chiny osobno, Ameryka Południowa osobno i strefa euro też. Osobną. Na razie z tego wszystkiego rzeczywiście Chiny wyglądałyby z tych trzech najbardziej perspektywicznie, choć proszę pamiętać, że 50% wzrost budzi obawy. Jak coś tak szybko rośnie, to spokojnie o te 20% może spaść i nic się nie stanie, więc niech mają to Państwo na uwadze. Zobaczmy, co jest dalej. O co jeszcze pytaliście w trakcie DNA? Dzień dobry, dzień dobry. Mam pytanie odnośnie akcji JSW. Czy warto kupować te walory? Moim zdaniem to tylko gra spekulacyjna. Życzę Szczęścia. Jeżeli chodzi o akurat o konkretne spółki, to w DNA rynku staramy się nie poruszać tego tematu z bardzo prostego powodu, że w przypadku konkretnych walorów sytuacja może się zmieniać bardzo szybko. JSW jest jednak o tyle ciekawym tematem, że w 2014 roku akcje spółki wchodzącej w skład indeksu WIG 20 JSW. Spadły o 70%. No i nie było żadnego krachu związanego z tym rynkiem, w sensie z warszawskim parkietem. A JSW tak mocno spadło, a od 2015 roku, czyli w zaledwie chwilę, akcje urosły o 20%. Czy w związku z tym można taką inwestycję polecić dla graczy długoterminowych? Moim zdaniem absolutnie, zupełnie, całkowicie nie, bo to jest rzeczywiście duża spekulacja. Spekulacja, że jak coś dużo spadło, to zaraz powinno mocno odbić. Tak wcale być nie musi, zatem czysto spekulacyjnie można sobie grać na przykład na walorach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, ale osobiście nie polecałbym takich inwestycji dla kogoś, kto ma słabe nerwy, Albo kto nie śledzi rynku naprawdę na bieżąco. Tam w tym przypadku tego konkretnego waloru dziać się może dużo, a to, że dużo spadło i teraz dużo wzrosło, absolutnie nic nie znaczy na przyszłość. Zatem bardzo ostrożnie z takimi spekulacjami w DNA-rynków raczej zajmujemy się rynkami, sektorami, obszarami do inwestycji, a nie konkretnymi spółkami, bo tych jest e, trochę za dużo, żeby wyselekcjonować absolutnie ze wszystkich możliwych. A po drugie, co ważniejsze, e, może się tam sytuacja zmienić dużo, dużo szybciej nawet pomiędzy poszczególnymi odcinkami DNA i tego staramy się unikać. No to już wiemy, co z tym JSW i czy, co, czym jest spekulacja. Zobaczmy, co jeszcze chcielibyście wiedzieć. Panie Pawle, co z naszymi obligacjami? Trzymać fundusze polskich obligacji czy sprzedawać? Jeżeli chodzi o polskie obligacje, to wydaje się, że co, jak co, ale ten segment jest wyjątkowo drogi. Polskie obligacje skarbowe w 2014 roku miały bardzo silne wzrosty cen, a teraz mamy 2015 rok i te ceny są. I jeszcze wyżej, czyli mamy nowe rekordy polskich obligacji. W związku z tym, choć osobiście bym już nie dokupował żadnych funduszy obligacji, bo wydaje mi się, że jest tam coraz mniej zysku, a coraz więcej ryzyka. To jeżeli trzymamy już takie fundusze i trzymaliśmy je przez 2014 rok i mieliśmy dużo zysku to myślę, że można je jeszcze chwilę potrzymać. W końcu też stare giełdowe przysłowie mówi, trend is your friend, czyli trend jest Twoim przyjacielem i należy się go trzymać. No i na razie polskie obligacje zarabiają. A skoro tak, no to wyprzedawanie ich z portfela mogłoby się wiązać z dużym ryzykiem. Ryzykiem tego, że za chwilę rosną jeszcze bardziej i wtedy będziemy tego żałowali. Przynajmniej nie dokupywałbym więcej, jeżeli ktoś ma, to jeszcze myślę, że można je przytrzymać i poczekać na to, co zrobi Europejski Bank Centralny. Jak uruchomi drukarki, to te rentowności jeszcze spadną i wtedy będzie można już z całą świadomością pożegnać się z polskimi obligacjami, bo tam już zysku będzie bardzo mało, a ryzyka bardzo dużo. Zatem na razie obligacje tak w portfelu, ale nie, żeby nie było ich więcej, czyli nie dokupywać, co najwyżej trzymać w swoim e, portfelu to, co już było. A jeżeli chcemy dokupić to naprawdę bardzo, bardzo mało. Nie dajemy się ponieść euforii po tych ostatnich wzrostach. Zobaczmy, co jest dalej. Teraz Beniusia pyta, witam serdecznie. Kurs euro-dolara w DNA przewidywaliśmy na koniec roku po 1,20. Niektóre banki przewidują kurs nawet 1 do 1. Czy przewiduje Pan dalsze spadki euro-dolara? Euro-dolar to rzeczywiście para bardzo interesująca w 2014 roku. Wydawałoby się, że tam gdzie mówiliśmy, gdzie może się ta przecena euro-dolara zatrzymać, to tak jak w 2014 roku mówiliśmy w DNA, to poziom 1,20. Teraz euro-dolar jest trochę niżej, ale nie dajemy się zwariować, to jest zaledwie 1,18, a więc nie jest jakoś specjalnie dużo niżej. Na razie perspektywy tego kolejnego gigantycznego ruchu w dół wydają mi się po prostu mniej e, prawdopodobne. A to z tego prostego powodu, że rynek wydaje się już zdyskontował to, co może zrobić Europejski Bank Centralny, czyli drukowanie pieniędzy, ale jeszcze nie wie dokładnie ten rynek. Kiedy zacznie się podwyższanie stóp procentowych i kiedy dolar może się dalej wzmocnić. Na razie te zapowiedzi Podwyższenia stóp procentowych to będzie jedyny element, który będzie decydował o tym, co się będzie działo na kursie euro-dolara, i stąd prosty wniosek, że to od Ameryki zależy to, jak się będzie w tej chwili zachowywał e, m, kurs właśnie amerykańskiej waluty. Na koniec roku to oczywiście trochę wróżenie z fusów, jak, się będzie, e, jak będzie wyglądał euro-dolar, ale jeżeli miałbym stawiać prognozy na 2015 rok dla euro-dolara, to raczej jeden do jednego wydaje mi się trochę zbyt optymistycznym podążaniem. Za obecnym trendem, i poziom 1.10 byłby powiedzmy tym docelowym, a więc taki, kiedy euro jest jeszcze trochę słabsze, ale już nie dużo, a, euro, a dolar jest trochę mocniejszy, właśnie przez pierwsze podwyżki stóp procentowych. I to wydaje mi się byłby taki poziom docelowy, choć tu istotne zastrzeżenie: to się może w ciągu roku jeszcze solidnie zmienić. Przed nami długie 12 miesięcy i dużo decyzji banków centralnych. Zobaczmy, co jest dalej. Robert pyta, pani Pawle, jeśli można trochę z innej beczki, z jakiego programu korzysta Pan do robienia wykresów? Bardzo czytelnie to wygląda, nie widać, żeby to był Excel. Bardzo prosta, proste pytanie, bardzo prosta odpowiedź. To serwis Bloomberga, z którego można korzystać, posiadając do niego dostęp. A więc wszystkim, którzy mają, rzeczywiście polecam, bo tak ładne wykresy da się tam zrobić. A ci, którzy nie mają, no niestety będą musieli się posiłkować pozostałymi źródłami. Wtedy rzeczywiście będzie może trochę mniej widocznie, ale to tylko i wyłącznie kwestia dopracowania. Wykresy z DNA widzicie z Bloomberga, czyli dokładnie tak, jak jest podpisane źródło konkretnych wykresów. Zobaczmy, co jest dalej. I Piotr jeszcze pyta, czy ropa będzie szukała dołka z grudnia 2008 roku z ceną 32 dolary za baryłkę. Jest to jak najbardziej możliwe, choć trzeba pamiętać o tym, że w 2014 roku mieliśmy solidną przecenę na ropie, która sięgnęła. 50%. Teraz mamy 2015 rok i cena baryłki w ciągu zaledwie tygodnia spadła o kolejne 10% i jest obecnie na poziomie tam 48 dolarów. Pytanie, czy jest możliwy dalszy spadek i zejście do poziomu 32, 38? Jak najbardziej tak, tyle tylko że najbardziej uzależnione jest to od tego, jak będzie silne ożywienie gospodarcze na świecie. Jeżeli nie będzie go, a dalej będzie wydobywany mm, gaz i ropa łupkowa w Stanach na tym poziomie, jak ma to miejsce obecnie, to cena spokojnie może dojść nawet znowu do 30 dolarów. To nie będzie zupełnie nic dziwnego, ale z drugiej strony proszę pamiętać, że mamy już za sobą solidną przecenę. Jak coś tak mocno spadło, to również dobrze może spaść o kolejne 15% i będziemy na poziomie 30 dolarów. A jeżeli się w którymś momencie zatrzyma i odbije, to będzie to znaczyło dokładnie to samo, że nie wiadomo, co się dzieje, a ropa na razie jest najbardziej bardziej spekulacyjnym aktywem. Więc dojść do tych 30 dolarów kilku może i ten pułap z 2008 roku nie sądzę, aby był jakimkolwiek twardym dnem. Na razie Arabia Saudyjska mówi, że może wydobywać ropę nawet do 20 dolarów za baryłkę i przy tej cenie też będą zarabiali. Więc niewykluczone, że przed nami jeszcze solidny spadek. Arabia Saudyjska duży gracz i dużo e, ropy. Jak to się będzie kształtowało będziemy musieli obserwować w trakcie roku, ale na razie powiedziałbym jedno szanse na odbicie na rynku ropy są po prostu niewielkie, przynajmniej na ten pierwszy i drugi kwartał 2015 roku. A na pewno nie na tak duże odbicie, aby wrócić do poziomów z 2014 roku, czyli 105 dolarów, które to miały miejsce jeszcze w czerwcu 2014 roku. I to jak widzę wszystkie pytania, które zostały zadane do DNA rynku w trakcie trwania tego programu serdecznie dziękuję za aktywność i za pytania e, oraz zapraszam na kolejny odcinek, który już za tydzień dokładnie w Bankier TV i gdzie będzie o giełdach, gospodarkach i o Twoich inwestycjach. Nie przegapcie, do zobaczenia!